Choć świat zna go jako Harry'ego, niewielu jest świadomych jego prawdziwego imienia – Henry Charles Albert David. Ten pełen godności tytuł książęcy ma swoje korzenie w głęboko zakorzenionych tradycjach królewskich, gdzie imiona są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Diana, znana ze swojego nonkonformistycznego podejścia, stanowczo sprzeciwiła się pomysłowi Karola, aby ich syn nosił imię Albert na cześć męża królowej Wiktorii. Zamiast tego, po narodzinach Harry'ego, zdecydowali się na kompromisowe Henry Charles Albert David, ale na co dzień wołali na niego Harry, co szybko stało się jego powszechnie używanym imieniem. Rzadko używane przez rodziców pełne imię Henry pojawiało się tylko wtedy, gdy Harry był młodszy i zachowywał się nieposłusznie. Diana szczególnie niechętnie odnosiła się do imienia Henry, co miało wpływ na jej decyzję o używaniu bardziej nieformalnego Harry. Nawet jego starszy brat, William, czasami nazywał go Harold w ramach rodzinnych żartów. Tak więc, mimo oficjalnego i pełnego zestawu imion królewskich, dla większości z nas książę Harry pozostanie po prostu Harrym. Ta nieformalność i odejście od tradycji tylko umocniły jego miejsce w sercach ludzi na całym świecie.